Dzień dobry moi szanowni czołgiści, a kto wie, może i czołgistki. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Chińcul i dzisiaj szczerze wam powiem, taka trochę, nie wiem, nostalgia. A dlaczego nostalgia? Ano dlatego, że pojazd nietuzinkowy, a tak naprawdę praktycznie nie widzimy go w bitwach. Co to za maszyna? Trochę można powiedzieć, że skrócona wersja czołgu drzewkowego. T-32, amerykańskiego czołgu ciężkiego na 8 tierze. Tutaj mamy czołg premium T-26E5 Patriot. Ten pojazd był już wielokrotnie do zdobycia. Mamy dwie wersje. Mamy taką pomalowaną we flagę amerykańską i również mamy taki standardowy bez malowania pojazd. Tutaj mamy ten taki lepszy, pomalowany, tak więc czy jakieś większe zalety są? Nie, to jest tylko po prostu wizualna oprawa, dodatek, jak zwał, tak zwał. Ale nie o to chodzi, jak ten pojazd wygląda, czy jak jest pomalowany. Chodzi tutaj, że o to, że ten pojazd jest czołgiem premium. Patrząc na penetrację na podstawie, mamy bardzo dobrą, bo słuchajcie, 230 spokojnie wystarczy na 8 tiery. Wcale nie musimy używać pocisków premium. Gdyby nam brakowało, zawsze możemy sięgnąć po drugie pociski. I tutaj mamy pociski z penetracją prawie 260, tak więc nieźle. Największy mankament tego czołgu, albo i nie, jest jego alfa. Dlatego, że ona wynosi tylko 240. Przypominam, jest to czołg ciężki, a alfa typowa z czołgu średniego. Tylko, że dużym plusem jest to, że ten przeładunek jest bardzo szybki. I właśnie, mając twardą wieżę, co prawda nie jest tak twarda jak na T-32, tutaj mamy wieżę z przodu, jeśli chodzi o milimetry pancerza 216, boki 114. Dla porównania T-32 tą wieżę ma potężną, bo aż 298 z przodu i 197 boki. Tak więc na T-32 mamy bardzo, bardzo twardą wieżę, ale ten pojazd jeździ szybciej niż T-32. Jest krótszy niż T-32. No i czasami, wiadomo, przy szybszym przeładunkiem możemy dokończyć naszego przeciwnika. Na T-32 mamy większą alfę, ale ten przeładunek jest dłuższy. Tam wynosi on 9,5 sekundy bez żadnych bajerów. Tutaj bez żadnych bajerów 6,6. Możecie zobaczyć, jaki ja obecnie posiadam przeładunek ze wszystkimi bajerami. To jest naprawdę niesamowite, jak ten pojazd szybko przeładowuje. Zobaczcie, 4 i nawet nie ma chyba pół sekundy, tak? Tak więc bardzo szybko i mając twardą wieżę, gdzie on tą wieżą potrafi odbić i to sporo, pojazd robi się naprawdę maszynką do zabijania, do niszczenia. Tylko po prostu musimy grać na tak zwanego cooldowna, czyli chowamy kadłub i gramy. Nic nie jest w stanie nam tutaj złego zrobić. Jeśli chodzi o inne parametry, czas skupiania 1,9, też bardzo dobry jak na czołg ciężki. Celność mogła być lepsza, ale nie możemy narzekać, jest 0,38. Opuszczanie działa minus 10 stopni. Tutaj w tej pozycji tylko i wyłącznie burzaki, ewentualnie artyleria może cokolwiek nam zrobić. Zobaczcie, nie mają kompletnie z nami szans. Przeładunek jest naprawdę bardzo dobry. Powiedziałbym tak, gdyby była alfa 280 przy takim przeładunku, to by był masakrator. I tak ten pojazd jest masakratorem. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, ta penetracja na podstawie, ona spokojnie wystarczy nam na 8 tiery. 230 to jest naprawdę bardzo dobra penetracja. Tutaj mamy również dość szybkie pociski, bo na podstawie mamy, a nie, w sumie prędkość pocisków jest taka sama, czy to na podstawie, czy to jeśli chodzi o pociski te drugie, 1021, tak więc jest również dobrze. Co do mobilności, na pewno jest bardziej ruchliwym pojazdem w porównaniu do T-32. Tutaj jedziemy 40 km na godzinę. Dobra, mamy Reina i zobaczcie, w tej pozycji oni nie są nam w stanie nic zrobić. Granie na wieżę tym pojazdem to jest naprawdę coś pięknego. Dzisiaj
kto wie, czy nie pogram sobie właśnie dla porównania tymi dwoma pojazdami, T32 i właśnie Patriotem. Patriota chciałbym wymarkować, bo już ten pojazd u mnie w garażu jest bardzo, bardzo długo. Ten pojazd mogliśmy zdobyć wiele razy w obu wersjach i tak naprawdę zdobyliśmy ten pojazd i stał w garażu. A powiem wam szczerze, że to jest kapitalna premka, bardzo fajna maszyna. A tym bardziej, jeżeli mamy obecnie takie mapy, gdzie jednak wymagane jest dobre opuszczanie działa, ten pojazd sprawdza się kapitalnie. Dobra, 4400. Kozyn tutaj, słuchajcie, ten DPM jest naprawdę niesamowity. Przy tym przeładunku on robi się brutalem. Mamy bardzo podobną maszynę, jeżeli chodzi o czołg średni, T42. Tylko że tam jest alfa większa, bo 280. Podobnie można powiedzieć, że podobnie jeżdżą. I również penetracja na tamtym pojeździe jest chyba lepsza. Tak więc no, bardzo podobna maszyna, ale wieża wydaje mi się, że nie jest tak twarda jak na Patriocie. Aż zaraz zerknę w tankopedii i dokładnie będziemy wiedzieli, ile ten Med T42 posiada milimetrów na wieży. Jaki pancerz posiada na wieży? Poczekajcie, zerknę. Jest jeszcze T25 Pilot. Też bardzo podobna maszyna, ale bardzo, bardzo miękka wieża. Gdzie tutaj ja mam T42? Dobra, mam. I zaraz już przyglądam się na pancerz. Bo rozgrywka, no tamten jedzie o 10 km szybciej, tylko że tam znowu ta mobilność nie jest tak fenomenalna również, dlatego że brakuje koni na tonę. On może V-Maxa ma większego, ale zanim on się nam rozpędzi, to naprawdę trochę schodzi. Pancerz wieży na T42 jest 216 i 64 boki, tak więc wieża też jest bardzo dobrze opancerzona. Wieży mamy praktycznie identyczną, jeśli chodzi o przód, 216 na T42. No ale przeładunek jest dłuższy, owszem alfa o 40 HP więcej zadaje. I czasami zastanawiam się, co jest lepsze, czy ta większa alfa 280, czy szybszy przeładunek i mniejsza alfa. Jeżeli mamy dobrą pozycję, tak jak w tym przypadku graliśmy na wieżę, jednak przeciwnik będzie się bał wyjechać na nas, jak tak szybko go po prostu miażdżymy. Zobaczcie, w bardzo krótkim czasie zrobiłem naprawdę niezły wynik. Nawet używając pocisków premium, gdzie one nie są mocno drogie, jesteśmy, podejrzewam, na plusie. Dobra była mapa, idealna mapa pod ten pojazd. I cóż, porównamy sobie. Dzisiaj, szczerze powiem, wypadałoby wrócić do serii z pojazdami z magazynkami, dlatego że nie skończyliśmy jej jeszcze. Tam zostało kilka nacji i prawdopodobnie dzisiaj podczas live'a wrócimy do magazynków, ale następne live'y postaram się właśnie porównać takie pojazdy typowo wieżowe, amerykańskie. Z mojej strony chyba to wszystko. Polecam pojazd, zagrajcie, zobaczcie, pewnie posiadacie go w garażu. Wiele takich maszyn pewnie posiadacie, a one praktycznie stoją i się kurzą. A czasami można trafić naprawdę na fajną maszynę. Wcale nie musimy wydawać na inne premki, gdzie z tej maszyny również będziemy zadowoleni. Sami sprawdźcie, zobaczcie tą maszynkę. Kapitalna machineria. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i zapraszam dzisiaj na live'a. Do usłyszenia, hej!